No i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Remastered. Dzisiaj lecimy duchowym kostiumem, no i ta moc duchowy ogień jest totalnie, no totalnie nieużyteczna. Testowałem, więc no. Projektor myślę, że mi się przyda. Tak jest. Zobaczenie może nie, ale projektor myślę, że tak. Dobra. Z Ghost Spider. No i lecimy sobie tu do tej misji pobocznej. Cyk. Już wszystko mamy na 100% przestępstwo. Wystarczy tylko zrobić tę misję poboczną i coś, co jest zablokowane. Tu. Nie, tu jeszcze musimy zrobić jedną misję. W sensie przestępstwa. Misję też. Ale to w kolejnym odcinku, w którym robimy tylko tę misję. Jedno przestępstwo i w kolejnym już z nowym strojem zrobimy ostatnią misję w tej oto grze. Piękne te ileś tam odcinków. To jest nawet chyba główna misja. Nie no, poważnie. Yuri, coś ty zrobiła. To cyngiel magii. Martwy. I akta wszystkich jego ofiar. Koleś zabił tych wszystkich ludzi, ale czy zasługiwał na śmierć? Yuri. Wiem, co chcesz powiedzieć, ale wysłuchaj mnie. System zazwyczaj się sprawdza. Ale czasem jednak zawodzi, czego nie mogę zaakceptować. Niektórzy ufają przeznaczeniu, karmie czy innej sile wyższej. Ja ufam tylko sobie. Yuri, nie możesz zabijać ludzi. A jednak mogę. I wiesz co? Było super. Musisz się przyznać. Co jest? Za co? Wymierzyłam prawdziwą sprawiedliwość i przywróciłam odrobinę równowagi na świecie. Jesteś moją przyjaciółką. Nie chcę cię ścigać. Rób co musisz. Ja też będę robić co muszę. Żegnaj, Spider-Manie. Yuri! Ach. Co mam robić? Wszystko nagle ma sens. To, co Yuri zrobiła Hammerheadowi, przez jakiś czas musiała się z tym zmagać. Zawsze ukrywała swoje emocje. To na pewno się na niej odbiło. Ale jest też najbardziej wytrwałą i upartą osobą, jaką znam. Basenik. Nie wątpię, że gość był zły, ale zabicie go było równie złe. Dobra. Szale sprawiedliwości. Yeah, mamy achievement. Oh man. Udajmy się tu i zróbmy ostatnią rzecz z tego odcinka dzisiejszego. Tak wiem, te dwa odcinki będą bardzo krótkie, ale bardzo ważne również. Więc go. Pamiętam, tego robiło się zdjęcie kiedyś. Tam było trzeba to odwiedzić. Coś tam było z tym. Milesa Moralesa też bym se chętnie ograł znowu. Wydaje mi się, że to jest lepsza gra niż właśnie Spider-Man Remastered, bo tu mi się wydaje, że jest zbyt dużo napakowane akcji. Za mało takiego odpoczynku. Po prostu za dużo się dzieje moim zdaniem w tej grze. A w Milesie jest to takie fajne wyważone. Fajna grafika lepsza jest itp. Miles mi bardziej siedzi, ale wiem, że najbardziej będzie mi siedzieć druga część, czyli Spider-Man 2. No i pięknie, ostatnia rzecz tutaj w całej serii, ostatni napad, pościg itp. Thank you.
Pięknie, no. O, jest! Ukończone wszystko już. Tak jest. A. Więc dopiero nowy strój odblokuje mi się chyba, jak skończymy tamtą misję. Właśnie ten. Więc do zobaczenia w ostatnim odcinku z gry Spider-Man Remaster.